10 września na zamku Czocha w Suchej koło Leśnej odbyła się kolejna edycja Święta Powiatu Lubańskiego pod nazwą Leśna Brać Księstwa Czocha. Przez najbliższy rok władzę w księstwie będzie sprawować Katarzyna II Roześmiana, czyli Katarzyna Pakosińska, znana kabareciarka, dziennikarka, aktorka i współzałożycielka kabaretu moralnego Niepokoju. Wydaje mi się, że jestem bardzo konsekwentna i dzięki temu udało mi się osiągnąć tak wspaniały sukces, jak pozostanie tutaj księżną na zamku Czocha. Oczywiście żartowałam, ale jest na pewno jakieś spełnienie marzeń, a po tym mieć takich wspaniałych poddanych, to już w ogóle o tym się nie dyskutuje. Berło władzy w księstwie Czocha Katarzynie II Roześmianej wręczył starosta lubański Walery Czarnecki. Pierwszy książę to był znany piwowar, a obecnie poseł na Sejm Rzeczpospolitej, pan Marek Jakubiak. Drugim był znany kabareciarz Jan Pietrzak, a trzecim księciem był Adam Nowak, to jest zespół Raz, Dwa, Trzy. A czwartym księciem Andrzej Poniedzielski, samodzielnie przez rok panował. A w roku piątym, bo jego panowanie trwało 2 lata, a przydaliśmy mu księżniczkę, więc patronowała nam, czy królowała nam książęca para, Kasia I Kowalska i Andrzej Poniedzielski. No a teraz w tym roku mamy kolejną księżniczkę, można powiedzieć tak, to jest Kasia II tego imienia, zwana Roześmianą z rodu Pakosińskich. Nowa księżna rozpoczęła swoje władanie od programu kabaretowego zaprezentowanego swoim poddanym, czym zdobyła ich serca. O, jesteśmy już razem. To jest przyszłość, proszę Państwa. To jest przyszłość. To jest nasza polska przyszłość. Dokąd? Buziaka? Księżna. Powiedziały się słowo. Ile tam mam łóżek w tym pokoju? Jakoś sobie z tym poradzi. Pan spróbuje. Już jest. Duże brawa. To naprawdę jest niezła odwaga. Duże brawa. Pan coś jadł dzisiaj? Frytki. I to właśnie kawałek mięsa. Polecam. Zawsze wzmaga. Gwiazdą wieczoru był legendarny zespół Demono, w koncercie którego wzięły udział setki fanów tej formacji i rewelacyjnego głosu lidera Andrzeja Krzywego. Takiego właśnie blaskania, to jest bardzo fajne. Proszę Państwa, ty nie z błęki, spaloną żarem. W nocy jest zazdrością, co blena. Tym dla mnie jest. Czy wy się zgadzacie? Ja raz usłyszałem, dobrze. To bardzo fajnie, to jest super. Hej, hej, ho, ho, ho! Hej, hej, yo, yo! Achuma, jej, achuma, a. Nie, no bajka. Oprócz występów scenicznych na dziedzińcu zamku odbył się również m.in. jarmark średniowieczny i pokazy walk rycerskich, a na zakończenie wszyscy chętni zostali zaproszeni do kina na Leżakach. Wydarzenie prowadził znany w regionie konferansjer, zawodowo dyrektor MDK w Lubaniu Bartosz Kuświk. Święto Powiatu Lubańskiego Leśna Brać Księstwa Czocha to doroczne wydarzenie o charakterze historycznym i muzycznym, organizowane przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu, Nadleśnictwo Świeradów i Zamek Czocha, które z roku na rok gromadzi coraz więcej uczestników i powoli staje się jedną z najbardziej rozpoznawalnych tego typu imprez na Dolnym Śląsku.